Masz palce parówkowate, czy tam pałkowate, czyli masz jakąś chorobę krążenia. Zamiast się zbadać, kurwa, wyglądasz jak taki kloszard z twarzy. Ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, jakim cudem kobiety z tobą kopulują. Uważam, że na przykład Carlito, jak ja bym był kobietą, 100 razy prędzej rozmnożyłbym się z Carlito, bo jest inteligentny i jest pięknym karzełkiem bożym. A ty wyglądasz jak taki menel. Jak patrzyłem na twoją twarz z bliska, to dawno nie widziałem tak obrzydliwego typa. Ja rozmawiałem z Zusję. Jakim kurwa cudem ona na ciebie poleciała? Stary, poleciała, bo jesteś jebanym farmazonem. Nagadałeś jej, czego ty w życiu nie osiągnąłeś, kim ty nie jesteś, a masz auto w leasingu, które ledwo spłacasz i wiem to, no wiem to z pewnych źródeł. I z miesiąca na miesiąc kombinujesz, jak to zapłacić ten jebany leasing, ale mówisz, kurde, jak nie będę miał S-klasy, to będę nikim wtedy. Tak, niby ukończyłeś prawo. Jakbyś ukończył prawo, stary, to nie gadałbyś czegoś takiego, że miałeś teraz sprawę w sądzie i że po sądzie dostałeś 10 dni aresztu i zostajesz zamknięty. Ja wstawiłem, idioto, że jesteś na treningu i że ludzie cię widzieli na mieście. No i co? Następnego dnia się wycofałeś, że och, nie mogłem was zostawić, jednak wyszedłem. Gówno, jakbyś dostał areszt, no jeszcze mógłbyś się od tego odwołać i tak dalej. Jesteś zwykłym farmazonem tego, zobacz. Okej, przeprosiłeś za moją mamę, ale tylko dlatego, że cię do tego zmusiłem, tak? Że chcesz walkę z władcą piekieł, to musisz przeprosić. Przeprosiłeś, okej. Nie wybaczam ci, śmieciarzu, i za to dostaniesz karę w oktagonie, ale chodzi o to, że to ja tutaj ustalam warunki. No, w ogóle teraz są takie czasy, że ludzie udają strasznie kogoś, kim nie są, nie? Tak przynajmniej zauważyłem na Warszawie, nie? Czy nie wiem, czy ty wydaje? Dokładnie. Kurwa, ilu ty ja spotykam nieudasów, takich jak Bomba, z tą różnicą, że oni jeszcze wyglądają jak ludzie. Ty naprawdę masz brzydki ryj, ale już chuj w to. I oni by w życiu nie poderwali tych dziewczyn, które podrywają, gdyby nie farmazonili, nie? No bo wiesz, jak spotykasz powiedzmy tam dziesiątkę, dziewiątkę, nawet ósemkę, ty żeby ją poderwać, no to chciałbyś jej czymś zaimponować. To jest właśnie, mówię teraz o tobie, o ludziach twojego pokroju, no to zaczynasz farmazonić, nie? Wiesz, bo ja tu jestem kurwa poważnym mafiozą, ja tu jeżdżę z klasą, wiesz, ogólnie nie za bardzo stać mnie na spłatę tej eski, ale no ale póki co jeżdżę. No, dobra, znaczy, wiesz, trochę cię wypromuje Bomba, jak będziesz grzeczny, to może cię ułaskawię po walce i powiem, że ten Bomba to nie taki głupi, na jakiego wygląda, nie? Dobry chłopak ze wsi. A propos biżuterii, sobie jestem dogadany z jubilerem warszawskim, bardzo fajny, diamentowy rzemieślnik, polecam. Zaprojektuję mi specjalny łańcuch, tylko i wyłącznie dla władcy piekieł. Łańcuch będę miał taki, jaki miałem kiedyś, tylko grubszy. Napiszcie w komentarzach, jaką ma mieć zawieszkę i on specjalnie dla mnie zrobi. Nie wiem, czy to ma być jakiś diabeł, czy to ma być napis Trailway, czy to ma być, nie wiem, Carlito nago. Obojętnie co. Obojętnie co, napiszcie co. I zrobię to, co napisaliście, tylko śpieszcie się, bo może nie zdążyć, nie? A takie wyroby to są, wiesz, handmade. To nie dla ciebie Bomba. Tam made in China bardziej. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo dostać Rolexa. Właśnie kupuję sobie głównie na następną konferencję, żeby po prostu Bomba czuł się... Żadna praca nie hańbi, więc to nie o to chodzi, ale żeby czuł się jak typowy kloszard, jak śmieciarz taki. I że po prostu walka też będzie wywóz śmieci. Ja robię szybką robotę w oktagonie i albo wsiadam w helikopter po walce, albo... I teraz to jest real talk. To nie jest pierdolenie o Chopinie. I wsiadam albo w helikopter, albo w prywatnego jeta i od razu lecę sobie do Hiszpanii. Zabieram ze sobą... czekaj, ty masz... Big Mike ty jesteś, tak? Carlituś Boże. A, Carlituś Boże. I zabieram Carlitusia Bożego do Hiszpanii, no. Tak jak pamiętacie, jak mówiłem, że jak rozpierdolę Filipka, to wsiadam w samolot i lecę na Mistrzostwa Świata do Vegas. A wpisowe tam było prawie 45 tysięcy złotych i słowa dotrzymałem, że tak było. To tak samo to jest real talk, a sam przelot tym jetem to 25 tysięcy euro, czyli gdzieś 2-3 wypłaty Bomby za tą walkę, no. Madam?